Cześć ludzie, jak pewnie wiecie, jakoś tydzień temu nagrałem taki króciutki filmik, w którym wam wytłumaczyłem, co daje GTA 5 Premium, ponieważ taką edycję rozdawał Epic Games. Nawiązałem ten trochę do tego zestawu początkującego kryminalisty, ale widzę po komentarzach, że dużo ludzi dalej nie ogarnie, jak to odebrać. I po prostu nagrywam takie krótkie sprostowanie, żebyście mogli sobie, wiecie, odebrać wszystko, żeby tam nie było żadnych niejasności. Tak więc bez przedłużania zapraszam do filmu. No to tak, podstawowa zasada. Wy nie odbieracie żadnego pakietu kryminalisty. On po prostu już jest na waszym koncie. To nie jest tak, że wchodzicie sobie gdzieś tam w ustawienia, klikacie i macie. Nie, to w ogóle nie wygląda w ten sposób. On już po prostu jest. A teraz wszystkie aspekty z tego zestawu wam omówię po kolei. Najbardziej pewnie interesują was pieniądze. Pieniądze dostaniecie nie wiadomo kiedy. Niektórzy dostają po dniu, niektórzy dostają po tygodniu, to zależy od waszego szczęścia. Przypominam, że ta gra była rozdawana za darmo i ludzie się na to tak rzucili, że wszystkie serwery powybuchały w 2 dni i nie mogli tego ogarnąć. Więc nie wiem kiedy dostaniecie pieniądze, ale je dostaniecie. Ja na przykład dostałem po 3 dniach. Pojazdy. Jak odbierać wszystkie darmowe pojazdy? Wchodzicie sobie w internet, wchodzicie sobie w podróże i transport. I weźmy sobie w Legendary Motorsport. Tutaj macie taką zakładkę według ceny. Bierzecie sobie, że on przeznaczał te najtańsze. I wszystkie te rzeczy z tym takim dolarkiem to są rzeczy z pakietu kryminalisty. Możecie je sobie odebrać za darmo. Wybieracie sobie, co tam sobie chcecie kupić. Weźmy sobie na przykład to. Weźmy sobie kolor różowy, zamów. Wybieracie sobie, gdzie chcecie to sobie kupić, bo wiecie, musicie mieć jakiś garaż, dom, bankier, bazę, coś w tym stylu. I sobie to zamawiacie. Ja nie będę tego zamawiał, no bo nie potrzebuję, prawda? Dobra. I sprawa wygląda tak dokładnie ze wszystkim innym. Weźmy sobie w jakiś inny sklep, nie wiem. O, według ceny. No i proszę, macie tutaj masę rzeczy za darmo. I sobie odbieracie na takiej samej zasadzie. Jeśli chcecie sobie odebrać helikopter albo inne takie wojskowe rzeczy, wchodzicie sobie tutaj. Zobaczcie według ceny, co macie. Macie łazik i inne te takie rzeczy. Znajdźmy teraz ten helikopter. O, jest. Pojazdy latające, śmigłowce. Sprawdzacie sobie według ceny. Jest, za darmo. Macie helikopter. Bierzecie i sobie kupujecie. Nie jest to wcale takie trudne. Wystarczy trochę pomyśleć albo poczytać na internecie. Teraz kupimy sobie biznes. Wchodzimy w internet. I też tak samo jak wtedy wchodzimy w pieniądze i w usługi. Wchodzimy sobie na stronę Maze Banku, gdzie jest większość takich rzeczy. I tak. Chcemy kupić sobie siedzibę, bierzemy zakładkę siedziby i szukamy tego dolarka, bo ten dolarek symbolizuje to, że możemy sobie odebrać coś za darmo. Tutaj jest dolar i ta siedziba jest za free. Ja już jej niestety nie kupię, no bo już ją kupiłem wcześniej, więc no nie mogę. Ale załóżmy, że jak wy byście ją kupowali, to tutaj możecie sobie wszystko wybierać, jak tam sobie chcecie. Ale nie polecam wam wydawać na to pieniędzy, chyba że serio nudzi wam się i nie macie na co innego. Chyba nazwę klubu możecie sobie tylko ustawić jak chce. Tak, wiem, beznadziejne, nie oceniajcie mnie. Chcecie sobie kupić bunkier, wchodzicie sobie w darmowy bunkier. I darmowy bunkier jest tutaj. I od razu wam mówię, nie kupujcie go. Ta miejscówka jest beznadziejna. Całą czasę masę, jaką będziecie wykorzystać potem na dostawy w tym bunkrze, bo na tym będziecie zarabiać pieniądze, będziecie musieli jeździć ten cały kawał drogi aż do Los Santos i gówno tak naprawdę sprzedacie. Nie bierzcie tego naprawdę. Postaracie sobie kupić na przykład w tym miejscu. Ono jest dość drogi, ale no musicie jakoś zarobić pieniądze i to przeboleć. Chcecie kupić hangar? No hangaru nie kupicie, hangaru nam nie dali. Tak samo bazy nam nie dali. I klubu nocnego też nam nie dali, ale to na razie te dwie rzeczy powinny wam starczyć. Jeśli chcecie kupić biuro do import-export, musicie wejść o tutaj, wchodzicie na stronę i tutaj też macie sobie do wyboru biuro. Biuro, które darmowe możecie sobie wziąć, jest... Przepraszam, jakoś mi się zgubiło. Kurwa, co tu się odpierdala. O tutaj. I tak macie z Basebank, no tak, nazwa organizacji taka jaka jest. Dobra. Co tam jeszcze za darmo mogli rozdawać, a wy dalej nie ogarniacie jak to zrobić? Nie, no poważnie, kurwa, powinniście już chyba ogarnąć o co chodzi i sobie z tym poradzić. No ludzie, nie róbcie z siebie idiotów. Dobra, to teraz wam jeszcze wytłumaczę jak wyglądają podbiznesy w tym wszystkim. Zaczniemy od klubu motocyklowego, bo tam właśnie tam dostajecie te pralnie pieniędzy zasrane.
Kiedy kupicie sobie tą darmową siedzibę klubu, to sobie do niej wchodzicie jak szefo normalnie, bo wy tu jesteście szefem. Wy będziecie jeszcze mieli misję prologową, ale chuj w to ogarniecie, przynajmniej mam taką nadzieję. Tutaj sobie wchodzicie w laptop. Siadacie na dupie. I właśnie z tego miejsca kupujecie swoje wytwórnie, czyli te biznesy, na których zarabiacie. Tutaj macie drukarnię banknotów, który jest totalnym skamem, mi się tego nie opłaca. Nie zwracajcie uwagi na to, że coś tutaj mam, bo mam, nie interesujcie się. Kup wytwórnie. Bierzecie sobie odmalejąco, rosnąco. I sobie kupujecie pewnie, jak to było. I tutaj za darmo powinniście mieć tym takim znakiem dolara właśnie tą drukarnię banknotów, ale nie bierzcie tego totalnie, ponieważ to też się nie opłaca. Zarobić na tym skandalicznie mało, a dużo będziecie musieli zainwestować. Uzbierajcie te pieniądze, wiem, że będzie wam ciężko, ale są te poświęcenia. Kupcie sobie tą melinę z kokainą i na niej będziecie trzepać najlepsze siano. Zresztą co ja wam będę gadał, nagrałem cały porządny materiał o tym, która wytwórnia jest najbardziej opłacalna i was gorąco do niego zapraszam. Widzicie, chcieliście się nauczyć, jak odbierać rzeczy z tego pakietu kryminalisty, a jeszcze się czegoś nauczycie. Do hangaru nie będę zachodził, bo tam nie ma totalnie nic do tłumaczenia, tam już za wszystko musisz sobie sam zarobić pieniądze. W sensie nie ma tam żadnych darmowych podbiznesów. I wytłumaczę wam jeszcze szybko, jak wygląda sprawa w biurze. Po złoto, po medal dla nas, dla wszystkich, po brudu! Pięknie! Pięknie! Jest medal, ale myślę, że jest złoto! Złoty medal! 136 metrów! 136 metrów! Adam, kochamy cię! 136 metrów! Złoty medal Małysza na Mistrzostwach Świata! A to jest, drodzy widzowie, dziwka. To też jest tak po części za darmo, bo się bardzo słabo cenią. Ale nie jest w pakiecie młodego kryminalisty. A, wchodzicie do swojego biura. Tutaj. No, od razu widać, że moje. No i tutaj jest wasza taka, nie wiem, centrum dowodzenia, że tak powiem. Ładujecie dupę na fotel. O Jezu, muszę zarejestrować się jako prezes. Logujecie się i tak, jeśli chcecie robić import-export, to musicie kupić magazyn. Najlepiej to mieć magazyn najbliżej swojego biura. No i niestety żaden z magazynów nie jest niestety darmowy, przykro mi. Najtańszy z tego, co pamiętam, jest gdzieś tutaj. Tak, to jest 1 500 000. To jest najtańszy magazyn, tańszego niestety nie kupicie, przykro mi. A jeśli chcecie bawić się w specjalny ładunek, to też musicie kupić magazyn. Najtańsze są o te o tutaj. One też nie są jakieś mega drogie. Ale mi się wydaje, że pieniądze z tego nie są warte świeczki tego wszystkiego. Teraz wam pokażę, jak kupić sobie dom i garaż. Wchodzicie sobie w internet. Tutaj macie pieniądze i usługi. I tutaj macie. Wchodzicie sobie w listę nieruchomości. Bierzecie sobie od najniższej. I szukacie po prostu hawiry z tym takim znakiem dolara. Wiecie, o czym mówię. Ja wam teraz niestety tego nie pokażę, ponieważ no nie mam już to wykupione, ale to będzie mieszkanie, które jest takie dość średnie, ponieważ nie zrobicie tam napadów. Żeby zrobić napad, musicie mieć mieszkanie, które zaczyna się od 200 tysięcy. Takie apartamenty, zaraz wam pokażę wam za sekundę, czekajcie. O, w czymś takim dopiero możecie zrobić napad. A garaże to tam jedna liga tak naprawdę, tam każdy jest spoko, bo każdy tak mniej więcej działa na takiej samej zasadzie, trzymacie tam pojazdy. Ładujecie sobie mapę, szukacie jakiegoś najbliższego punktu, gdzie sprzedają wam broń, idziecie tam. Wchodzicie do siebie jak szef.
sobie przeglądacie to, co macie za darmo i to, co macie za darmo, to bierzecie. Nawet jak wam się nie przyda, to to bierzecie. Jak widzicie, ja tutaj nie mam nic za darmo praktycznie, bo wszystko, co już się dało wziąć za darmo, już sobie wziąłem. Ale z tego, co pamiętam, to większość tych pistoletów jest za free i stąd rzeczy są za free. Więc możecie sobie wziąć. Bardzo fajna rzecz na start, nie będziecie tak latać bez niczego. O, wyrzutnia fajerwerków jest za free, biorę. A teraz przejdziemy sobie do tatuaży, jakie mieć za darmo. Szukacie sobie jakiejś tatuatorni, gdzie tu jest jakieś miejsce do zrobienia dziary. Nie wierzę, że tak daleko, ale no dobra, trudno. Dobra, jesteśmy na miejscu. Wchodzimy sobie do salonu tatuaży jak szef. Zrobimy sobie jakąś super dziarkę. Dobra, ładujecie dupę na fotel. I sobie szukacie tego, co macie za darmo. O, jest. Co mogę sobie tutaj wytatuować? Zobaczmy. O, jak BDS smoki. Dobra, niech będzie. Jak jakaś jakuza. Tors. Co mogę sobie zrobić na torsie za free? O, tak w ogóle teraz się wczytałem, tam macie na podpisane zestaw początkującego kryminalisty. Jak mam być szczery, to ten jest całkiem okej. Chociaż w sumie nie. A nic sobie nie będę tu tatuował. Co mamy na brzuch? Też sobie nic mi się nie podoba, głowa. Nie będę sobie robił tatuaży na głowie, jakiś debil. Generalnie ja tak już w ogóle wam osobiście powiem, mi się w miarę podobają tatuaże, w sensie tatuaże to jest zajebisty wstęp do jakiejś większej historii, na przykład nie wiesz, jak do kogoś zagadać, to mówisz: ej mordo, ale zajebisty tatuaż, i już macie jakąś tam fajną rozmowę. Ale ja bym sobie raczej chyba nigdy nie zrobił tatuażu, w sensie mówię wam, one mi nie przeszkadzają, niektóre są całkiem spoko, ale ja tak samo osobiście raczej nigdy bym się nie zdecydował. Dobra, wiecie już, o co chodzi. Dobra. Nie będę wam pokazywał, jak odebrać ciuchy, bo mam nadzieję, że już się domyśliliście. Dobra. Mam nadzieję, że teraz już nie będzie żadnych komentarzy w stylu, jak odebrać to i to. To naprawdę nie jest ciężkie do ogarnięcia. Mam nadzieję, że dobrze bawiliście się oglądając ten materiał. Ja już kończę. Zapraszam was do innych poradników. Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie, walnijcie dzwoneczek. Trzymajcie się do następnych filmów. Eloszka.